Rycerze byli tą grupą społeczną, która nadała właściwie rys charakterystyczny epoce. Ich podstawowym zadaniem było pełnienie służby wojskowej na rzecz seniora, zarówno w wojnach obronnych, jak i agresywnych. W trakcie trwania epoki powstał ideał rycerza, czyli wyobrażenie, jakie cechy powinien posiadać ten wojownik. Zaliczono do nich te, które były ważne na polu walki, czyli odwagę, zdyscyplinowanie, siłę fizyczną, odporność na ból i zmęczenie. Dochodził do tego zestaw cech i zachowań zawierających się w kodeksie honorowym. Rycerz miał być prawdomówny, szlachetny, pobożny, walczyć w obronie wiary chrześcijańskiej, bronić najsłabszych. Majątek rycerza stanowiła ziemia, którą otrzymał od seniora we władanie oraz wszystko, co na niej wypracował za pośrednictwem obrabiających ją chłopów. Najbogatsi rycerze zamieszkiwali zamki, które oprócz funkcji mieszkalnych miały również zadania obronne. Rycerzem mógł zostać tylko syn rycerza. Rody rycerskie posiadały własne herby stanowiące znak rozpoznawczy oraz źródło dumy. Droga do tego stanu dla przedstawicieli innych grup społecznych była niezwykle trudna. Chłopiec, który w przyszłości miał być rycerzem, od 7 roku życia służył na dworze swego seniora jako paś. Jego zadaniem było pełnienie funkcji służącego i równoczesna nauka dobrych manier. Od około 14 roku życia paś mógł zostać giermkiem, czyli pomocnikiem rycerza. Dbał on o jego broń, wyposażenie oraz wierzchowca. Pod okiem rycerza giermek uczył się walczyć zarówno zespołowo, jak i indywidualnie. W czasie bitwy giermek bezpośrednio wspierał rycerza w walce. Po dłuższej i wiernej służbie giermek mógł dostąpić zaszczytu pasowania na rycerza. Przeradzało się to z reguły w dużą uroczystość o charakterze zarówno kościelnym, jak i świeckim. Najpierw całą noc giermek spędzał na samotnej modlitwie w kościele. Całą ceremonię rozpoczynała msza, a następnie przed obliczem władcy lub możnego świeckiego czy duchownego giermek składał przysięgę. Otrzymywał pas rycerski wraz z mieczem, stąd nazwa całej ceremonii pasowanie, oraz ostrogi rycerskie. Całość uroczystości zamykała uczta, której często towarzyszył turniej rycerski. Kompletny ekwipunek rycerski był niezwykle drogi. Jego wartość sięgała często kilku wsi. Dlatego tak rzadko spotykają go archeologowie w trakcie badań archeologicznych, gdyż niezwykle pieczołowicie po walce zabierano go z pola bitwy. Jednak jego cena wcale nie doprowadzała do sytuacji, że rycerze na tym ekwipunku oszczędzali. Starano się kupić jak najlepsze wyposażenie, odpowiednie do zamożności kupującego, gdyż w końcu to właśnie od niego zależało życie rycerza na polu bitwy. Najdroższym elementem był koń bojowy, specjalnie hodowany i często szkolony. Pamiętać należy, że najlepszym rozwiązaniem było posiadanie dwóch takich wierzchowców, by można było je podmienić w trakcie walki, gdy pierwszy się zmęczy. W walce konnej w pierwszym starciu główną bronią rycerza była kopia, która przy dużej prędkości pędzącego konia i masie jego oraz jeźdźca gwarantowała bardzo dużą siłę uderzenia. W walce w zwarciu główną bronią był miecz, będący równocześnie oznaką statusu społecznego, gdyż tylko rycerze mogli posiadać tego typu broń. Rycerz był wojownikiem ciężko zbrojnym. Przez cały okres średniowiecza jego ciało skrywał pancerz. Początkowo był on wykonany z metalowych kółek i nazywał się kolczugą, która w swojej ostatecznej formie przykrywała prawie całe ciało rycerza. Później kolczuga zaczęła być zastępowana przez zbroję płytową, wykonaną ze sztywnych, kutych płyt metalowych. Uzbrojenie ochronne przez całą epokę uzupełniał hełm, który w ostatecznej formie przykrywał całą twarz wojownika, oraz tarcza, która od pełnego średniowiecza była również elementem rozpoznawczym, gdyż umieszczano na niej herb rycerza.